Jestem w Holandii, kurczę, i będę zaraz ładował, ale jest normalnie superancka pogoda, tak superancka, że aż słońce świeci. Staję już, kurczę, godzinę stałem przed załadunkiem, teraz stoję znowu na załadunku, bo ładują tam jakiegoś też do Polski chyba, nie wiem. Ja będę w każdym razie ładował do Polski jakieś takie różne rzeczy tutaj, co są. Załadunek bokiem, ale takie rzeczy są dość ciężkie, ale niskie. Także łatwo, mam nadzieję, będzie spiąć, bo tak jak patrzyłem, jak ładują tamtego, no to tak w miarę dobrze to wszystko będzie mógł sobie spiąć. No i co? I to do koło Warszawy tam gdzieś mam rozładować. A tutaj przyjechałem, załadowałem w Polsce, no i przyjechałem wczoraj, rozładowałem we Francji. No i z Francji tutaj 200 km podjazdu było, bo to przy granicy z Belgią. 200 km podjazdu i dzisiaj właśnie będę sobie to pomalutku ładował i pojedziemy do Polski z tym. Najważniejsze, że pogoda jest przednia, aż się chce robić, albo się raczej nie chce robić, ale jeszcze jest za chłodno na nic nie robienie i leżenie na plaży, bo jest ze 20 stopni, to by można poleżeć, ale się nie wykąpać. Będzie ze 30 stopni, to dopiero będzie nieciekawa sytuacja w pracy. Trzeba będzie urlop wziąć na całe lato albo na całe 4 miesiące może lata w Polsce jest i tyle. Whenever I'm with you, I am all right. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Heading to the sun, only you and me. Don't wanna waste another day being stuck here in this place. No, I wanna hold your hand in mine, watch the sunset in your eyes. Baby, I want us to act like we are 22 right now. Just let go, lose control, play songs on the radio too loud. Magical. Nie mam gdzie tego postawić. Trudno. Jak jest ciepło, to ta planteka jest taka mięciutka, tak się fajnie poddaje, ale jak jest mróz, to jest katastrofa.
No i tak to właśnie wygląda tutaj ten załadunek mój. Papiery już mam, jeszcze tylko do biura skoczę po... Znaczy papiery od wózkowego mam, jeszcze tylko do biura muszę po CMR-kę skoczyć. Jakaś mucha tu wleciała mi, teraz się zacznie muchy, komary. No i będziemy mogli jechać w trasę. Ile tu stałem? Ponad godzinę. Godzinę tu, godzinę tam. Czas leci. Cały czas. Dobrze, to teraz... Aha, te drzwi jeszcze nie mogę spiąć, bo tam z tyłu mi przeszkadza takie coś, więc będę musiał wycofać. Tam może zepnę, jak pojadę po dokumenty, bo trzeba jechać tam 500 metrów. Nie można tutaj stać, bo już następny czeka na załadunek. Pogoda piękna, normalnie, nie wiem czy tu stanąć, nie, tam przed biurem stanę, bo tutaj jak będą przyjeżdżać, to nie wiem, czy nie będę im zajmował miejsca, jakby tak ze trzy przyjechały, tutaj nie za dużo jest miejsca, na trzy samochody akurat, a tutaj chyba będę mógł stanąć, bo tu na chwilę można stanąć. Wczoraj tu byłem, bo przyjechałem wczoraj, ale po 17 to już było zamknięte. Tutaj kurczę nie stałem, bo w Holandii to wiadomo jak to jest. Nie wolno. Zakaz postoju i tyle. Nic nie zrobisz. O, ja mam biuro tu, gdzie ten wyjeżdża. To ja sobie tutaj przystanę może. No i niemieckie realia są takie, to nie Szwecja. Zawsze coś musi być popsute, zjeżdżam z 42 na 45. No i tutaj już przy samym zjeździe się coś pieprzy i pewnie może i do dwójki przez parę kilometrów. 2 kilometry chyba do dwójki jest. No i nie wiadomo czy to na dwójce się gdzieś coś tam wydarzyło, czy tutaj, może wypadek, może jakiś kurczę, nie wiem, roboty drogowe, nie mam pojęcia co tam się dzieje. Tutaj zjazd na prawo i pewnie to jest przyczyną, dużo samochodów jedzie. Wszyscy oczywiście lewym i na końcu się wbijają i później dlatego właśnie tutaj się tak kształuje. Po prostu za dużo samochodów w Niemczech jest i tyle. Nowy Mischendorf zrobiony, słuchajcie, ale normalnie parking powiększyli, nie wiem, czy z 10 razy tutaj, a i tak jest cały zapchany, znaczy prawie zapchany, bo jest piątek. I jeszcze jest dużo miejsca wolnego, ale w tygodniu to ja nie widzę tego parkingu, też będzie cały zapchany. Jakby, ile by miejsca nie było po prostu w tych Niemczech na tych parkingach, to tyle będzie tych samochodów i tyle, tak nie będzie gdzie stanąć i tak nie będzie gdzie stanąć. Ja nie rozumiem tego, naprawdę. Tyle samochodów, żeby kurczę było, no to chociaż jakby wszystkie może takie były wielkie, no to może nie, ale jak tak zrobią jeden taki duży, no ten akurat to taki mi jest do niczego niepotrzebny, bo ja tutaj stałem może 2-3 razy w życiu i tyle, a tam gdzie się przeważnie stoi, no to kurczę są takie mniejsze te parkingi, no i tak to jest właśnie, ale przynajmniej dróżka już zrobiona, już można sobie śmigać, bo tutaj korki niesłychane były, także cztery pasy teraz zrobili. Możemy sobie śmigać elegancko już teraz. Wyjeżdżam właśnie z parkingu, gdzie do granicy mam 12 km, bo nie dojechałem do granicy, bo miałem zrobić gdzieś pauzę tutaj, i bo
parę minut brakło, ale tu mi, kurczę, nawigacja pokazywała, że jest normalnie korek gdzieś tam na granicy. Później zaraz mówiła, że jakiś wypadek i nie wiadomo, czy bym to przejechał, więc wolałem sobie stanąć przed granicą, bo i tak bym nie dojechał na miejsce, tylko bym wjechał do Polski i tyle, i też bym musiał stać, a tak to stałem tutaj i nie ładowałem się w ten korek, bo tam, wiecie, na tej granicach to oni tą temperaturę tym osobówkom mierzą, a do tego jakiś wypadek tam niby miał być, więc nie wiem, co tam było, nie dopytywałem się. Stanąłem tutaj i, kurczę, taki był zapchany ten parking tutaj na Shellu, na 12, jak się wjeżdża do kraju, tam ci, co jeżdżą, to wiedzą, że on przeważnie powinien być pusty, że normalnie ledwo mi się udało stanąć o 21 godzinie, także dobrze, że, kurczę, ten ostatni, potem jeszcze na patelnię mógłbym, to na patelnię bym może dojechał, jak wcześniej by, kurczę, nie było jakiegoś wypadku, no ale bo liczyłem na to, że za patelnią, bo tam jeszcze 10 minut miałem, to mówię, do patelni dojadę, ale nie, jakby było to przed patelnią, no to już dupa blada, bym musiał stać. No dobrze, no to teraz sobie jadę i rozładujemy i co, wtedy będziemy ładować coś znowu, tak myślę, chyba że nie będziemy ładować, tylko będziemy odpoczywać, to też jest możliwe. Pogoda naprawdę ładna jest. Ciężko mam opony. Nie wiadomo, czy od słońca, czy od jazdy się grzeją. Stanąłem tutaj na Orlenie, sobie stoję i ten. Czekam, wypauzuję. Będę jechał dalej do domu. Jeszcze 3 godzinki jakieś mam. No i tak. Zapowiadają, kurczę, od przyszłego tygodnia, że będą jakieś opady śniegu i deszczu i gradobicie i wszystko, co jest tylko możliwe, ale czy tak będzie, to nie wiadomo, wszystko się zobaczy później, nie? No, zobaczcie tutaj, kurczę, ile tych komarów pozabijałem po drodze, a ile na szybie. To jest, kurczę, nie do wytępienia to dziadostwo. Żaden spryskiwacz, nic. To musi, trzeba jechać ze godzinę, z 2 godziny intensywnego deszczu, wtedy to wszystko zmyje, a tak? I zaraz później się pojedzie, jak jest pogoda taka ładna, a później z godzinę, z 2 znowu się pojedzie, to znowu się nałapie tego wszystkiego dziadostwa. I taka to jest rzeczywistość tutaj. No i mamy już poniedziałek rano. Byłem w domu weekend. Jest już po weekendzie, więc jadę rozładować ten towar do Warszawy i później, nie wiem, albo coś załaduję, albo z Warszawy na pusto i tyle. I taki będzie koniec, uwiecznienie tej trasy. W zasadzie, nie? Jadę dalej, tylko sobie zrobię jeszcze na drogę kawkę, bo w domu nie zdążyłem, a zresztą co marnować czas w domu, siedzieć, pić kawę, jeść tam jakieś śniadanie, jak można w samochodzie sobie zrobić i podczas drogi sobie elegancko, pomalutku, bo ja tak lubię zjeść, nie? No właśnie. Drogi w kolejce. Dobrze, bo pasy będę mógł sobie ściągnąć. Rozładują tam jakiegoś gostka. On tam się podstawia. Później zaraz ja będę rozładowywał. Pasy ściągnę. Kurczę, gorąco się zrobiło. Rano nie było tak gorąco. Zapowiadają jakieś tam opady, niby grady i inne rzeczy. Ale na razie jest spoko. Nie jest taka straszna temperatura, jakby się mogło wydawać, ale w spodenkach można by było pochodzić sobie trochę. Dobra, to biorę i pasy będę Co tu mi przyszło? Aha, pasy będę ściągał teraz. Rozładowane, znaczy co ja mówię, rozładowane. Pasy są pozdejmowane.
co dałem radę, to pochowałem, a resztę dopiero po rozładunku, bo mi tam palety przyciskają. No i trzeba jakieś kurcze spodenki ubrać, bo to tak, tak gorąco, że się w pale nie mieści. Szyba normalnie czeka na deszcz, aż będzie lał, ale tak zapowiadają i tu nie leje i nie leje i nie leje. Więc może kiedyś będzie lało, to się pozbędę tych wszystkich. No albo do myjni trzeba pojechać. No ale dobra, to ja już skończyłem rozładowywać. Jadę do domu. No wtedy do zobaczenia na następnym filmiku. Cześć.